Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Skyrim Edition, Special Edition, na modach. Projekt Aho. Mamy kostkę naprawioną, zobaczmy co nam powie Ian Ilu, który siedzi w grzybni, która wcale nie jest aż taka chujowa. O nie, wygląda świetnie. Ach, tak on dycha. Och. Oko mi swędzi, sorry. Dobra, gdzie jesteś? Where are you? Patrzę się teleport... Czekajcie. Ach, myślałem, że do drzwi. Teleportować. Dobra, szefuncio, mam to. Gadaj, co kombinuję. Gdzie ty jesteś? Gdzie on jest? No tam chyba. Na kompie gra. Kufer naklejony od duszy. A pokaż. A to Yuma będzie. Ach, jak. Good afternoon. Chyba udało mi się skonfigurować kostkę. Doskonale, wiedziałem, że ci się uda. Niech rzucę okiem. Jaki jest to następny krok? Daj kostkę. Udaj się do Shenatha i spróbuj przekonać go, że wciąż możesz mu jakoś pomóc. Przy odrobinie szczęścia dowiesz się, co zamierza teraz zrobić. Jak wykorzystasz kostkę aktywacyjną? Nie chcę robić niczego pochopnie. Posiadam kilka dwemerskich manuskryptów, które mogą pomóc określić, jak działa to urządzenie. Co mam powiedzieć Shenathowi? Spodziewam się, że wpadnie w gniew, gdy dowie się, że już mu nie służysz. Użyj swojej wyobraźni, zaproponuj mu pomoc. Jeśli masz wprawę w mówieniu kłamstw, powiedz mu, że zamierzam uruchomić Ioch. Być może skłoni to Seltriego do pochopnych działań. Until next time. No dobra. Niech ci będzie. Przytulnie tu, nie? Kolega ma. Powinien mieć takie kurde mięśnie na nogach jak Schwarzenegger od tego biegania bez kitu. Centralnie. Ciekawe, jak ja tego durnia teraz do czegokolwiek przekonam. To jeszcze kurde. Zniszczył amulet, nie? Nie wiem, jak go naprawić. Później rozkminię może jeszcze. W sumie kurde jest kowal, mógłbym posprzedawać graty jakieś. Ale większość z tego to jest... To nie mam aż tak dużo tej broni tutaj, czy zbroi. Jakieś onuce, po co ja to noszę w ogóle?
Ile mam kasy w ogóle? 40 tysięcy, ja jebę. Zakładam, że ten głupek też i tak, kurde. No dobra, chodźmy jeszcze spróbować sprzedać. Pewnie nie ma za dużo hajsu, nie? No i co? A bountiful selection of armor and weapons. O, ten ma 5000. W końcu jakiś kurwa porządny gość, już cię lubię. Dobra, sprzedajemy. To mogę zostawić, żeby zdjąć enchanta. To też zostawiam, bo nie wiem, czy to nie jest. Ale chyba nie będzie. Nie, to chyba nie będzie. Lepszy. 42 tylko. Lydia ma lepszy chyba. Sprzedam. Ale chyba łuk może mieć gorszy. Nie jestem. Albo taki sam, nie jestem pewien. To jest dobre. Rzeczy, które wziąłem niechcący. Okej, jak ten koleś ma 5 koła. Nice. Yeah. Now if you'll excuse me. W końcu ktoś pomyślał, nie? Dał jakiegoś handlarza porządnego. Dobra, zobaczymy, jak z tym głupkiem się będzie gadało teraz. Jak tam twoja herbata, kurwa. Witaj. Ty? Nie powinno cię tu być. Nie, uwolnili cię. Nikomu nie można ufać, tak jak myślałem. Każdy chce tylko wbić mi nóż w plecy i okraść mnie z tej odrobiny, która mi pozostała. Co masz na swoją obronę, robaku? Wybacz, jestem tu, by ci pomóc. Pomóc mi? Chcesz mi pomóc? Odmiana? A może? Tak. Przepraszam, co? Ach, pomóc mi, tak. Możesz mi pomóc, a może z tobą nie skończę. No, no, no. Mamy statek do uruchomienia. Tu jest notatka z kilkoma ciekawymi miejscami. Udaj się tam i sprawdź ich stan. Nie trzeba badać wszystkiego. Ruszaj, żadnych pytań, żadnych odpowiedzi. Coś z nim jest nie tak, nie? Czemu zachowujesz się tak dziwnie to przez herbatę? Dziwnie? Herbata? Księgi przemówiły do mnie, tańczące litery. Prosiły, błagały, musimy się śpieszyć. Czemu wciąż tu jesteś? Chcę wiedzieć więcej o Ioch. Podróż. Nie musisz się już martwić, ja się nie martwię. I care no longer.
All right then. Szybko mi zaufał, nie? To może by skitł od tej herbaty. Zbadaj miejsce wymienione w notatce Shanata. Gdzie ta notatka Shanata do kur... Miejsce do zbadania. Przyprawa skrytego ludu, Altfand, gniazdo na wiecznej rubieży, wieża Mzark, Niharda, Kavanhnzel. Pierwszy słyszę o każdym z tych miejsc, czekajcie. To jest na zewnątrz wszystko? Shanat Selfie wspominał w swoich notatkach o miejscach, które w jakiś sposób łączą dwemerskie miasta i kontrolują uruchomienie IO. Muszę odwiedzić te miejsca. Okej. To chyba jest na zewnątrz, czajcie fazę. Jeszcze raz. Oj, nie to. Jako, że mi się na mapie, kurde, nie zaznaczyły, to musi być na zewnątrz. Dobra, pozwolicie, że ja sobie to zapiszę tak w razie czego w sumie. W razie gdyby mi nie pokazywały faktycznie te znaczniki, jak wyjdę. Przyprawa skrytego ludu. Alftand. Gniazdo na wiecznej rubieży. No, to musi być na zewnątrz. A gdzie Lydia do chuja w takim razie? Może jak wyjdę stąd? Także no oczywiście dokończymy sobie to, nie będę zbaczał teraz naszej historii, nie? Tylko dokończymy. Nhardak. O ile się da. O ile te miejsca są normalnie dostępne. A nie tam na przykład dopiero gdzieś tam kiedyś później czy coś. Okej. Z tym, że akurat nic nam nie pokazuje tutaj, że odejść do Marwunska, odszukaj fragmenty, pokonaj duchy. Może się pojawi później. Dobra, spróbujemy wyjść faktycznie stąd. Tutaj jest tylko to zadanie z amuletem i główne jak na razie. Nie mam pomysłów na... Chodźmy sprawdzić, co się stanie, jak wyjdę. Have you ever dealt with the amusing mud crab? Such a true noble. No i mamy Sadrid Kegran. Zajebiście. O, siema. Tak, przechodzę tylko. Jeszcze smok lata tam, ja jeb. Pozwólcie, że na mapkę. Kurde, nie bardzo mi cokolwiek pokazuje. Chyba muszę sam te miejsca znaleźć.
I te książki adresatom, ale też nie wiem komu jaką książkę mam dać, więc tak. Może przy okazji. Okej. Dobra, sprawdźmy. Przeprawa skrytego ludu. Mam wrażenie, że gniazdo na wiecznej rubieży mi się kojarzy z czymś. To jest ponura również. Wieża kamiennej kołyski. O, przeprawa skrytego ludu. Na przykład jest. Dobra, to przeprawa skrytego ludu jest tutaj. Widzę, że chyba się pojawiły po prostu na mapie te miejsca. Albo może po kolei będą się pojawiały. Bo to jest pierwsza na liście. Tu jest druga, Alftand. Okej, okay, dobrze, to już mamy dwie. Avanhnzel jest. Pojawiły się, okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. No dobra, to lecimy, nie? Trochę się zagubiłem teraz przez to, że ten świat się tak otworzył. Co zupełnie mnie to wybiło z rytmu. Ale dobra. Jeszcze mi tutaj brakuje paru miejsc. Jakby to zrobić? Jakby to zrobić? Jakby to zrobić? Jakby to zrobić? Jestem tutaj. To może to co najbliżej, nie? Avanhnzel. Przejdziemy sobie tutaj. I Teges, i pójdziemy tam. Jacyś wrogowie są w pobliżu teraz, kurwa. A jeszcze Lydia trzeba odebrać, gdzie ona jest? Pewnie w domu, nie? W którymś domu, albo w Białej Grani, albo u mnie na chacie. Ale pewnie w Białej Grani, bo ona stamtąd pochodzi. No dobra, to się kopsniemy do Białej Grani w takim razie. Smok jeszcze tam lata, jebanie. Jebaniec, bo popraniec. Dobra, to idziemy po Lydię, no bo bez Lydii to nie jest życie, kurde. Okej, faza, no. Masz na sumieniu zbrodnie przeciwko prowincji Skyrim. Założyłem kaptur znowu. Co masz na swoją obronę? Masz. Zapłacę swoją grzywnę. Mądryś. Pójdziemy do... A idź pan. Założysz kaptur i masz przesrane, nie? Cesarstwo poddało się aldebarskiemu dominium? Nie. Jeszcze go nie ma? Co za kurde... Szukałem cię. Mam dostarczyć coś wprost do twych rąk. Zobaczmy. Dajcie mi chwilę spokoju. Falka ogniebrodego z błękitnego pałacu. Masz wysoko postawionych znajomych.
To chyba na tyle. Muszę iść. Dobra, przeczytajmy ten list, bo później zapomnę na bank. Chyba, że mi się pojawiło tu. Nie, muszę przeczytać teraz. List od Falka Ogniobrodego. Krwawy Joe, w ciągu ostatnich kilku dni doszły nas niepokojące informacje na temat wydarzeń w jaskini Wilczego Czerepu i rytuału przywołania, który udało ci się przerwać. Mając na uwadze twój udział w tych wydarzeniach, ponownie jestem zmuszony prosić cię o powrót do Samotni i pomoc. Lękam się podać więcej szczegółów w liście. Spotkajmy się w Błękitnym Pałacu z poważaniem Falka Ogniobrody. Spoko, dzięki, później. Na pewno tam będę. Znajdziesz to, czego szukasz. Wszystko jest... Dla niektórych to nic. Dla mnie jednak jest bardzo cenne. No te pierścienie, nie? Najpierw Lydia. Najpierw Lydia i jeszcze stół. Tak na dobrą sprawę do zaklinania. Miło spotkać kogoś z ojczyzny. Na co się tak gapisz? Nie boję się cię. Jest! Czego ci potrzeba, tanie? Za mną, potrzebuję twojej pomocy. Prowadź. A co się stało z twoim hełmem? Jestem tuż za tobą. Kurwa. Co jest z twoim całym sprzętem, który ci dałem, kobieto? Będę dźwigać twoje ciężary. Nie, no ma przecież. Z jakiejś paki nie założyła. Może zaraz założy. Wszystko ma. Ten łuk nie, ja mam, ona ma za dobry ten łuk. Co to jest shift, tryb wyposażenia? O co chodzi? Aha, że ja jej każę założyć. Okej. Okay. Chyba. No, już założyła wszystko. Okej, okay, dobra. Ale nie wszystko. Czekam tylko na rozkaz. Zaraz się zirytuje, poirytuje się. Zabrałem ci coś? Czemu ja to założyłem? Kurwa! Dobra, teraz jest chyba okej. No, jak tu jestem, to sztabki wszystkie wyrzucę i rudy, bo normalnie zwariuję zaraz. Czekajcie, muszę to ogarnąć. Te statuetki dobre, nie? Te rudy żelaza w sumie zostawię, bo będę przemieniał, nie? Te melodie zapieczętowane mogę może sprzedać gdzieś. One strasznie dużo nie ważą.
No to podróż, prawda? Te księgi czarów też na sprzedaż są w sumie. I przepisy. No ciekawe, ciekawe. Ci sprzyjają. Skąd wiesz? Okej, okay, zdejmij zaklęcie. Tak jak myślałem. Ewentualnie to można. Retoryka, cena lepsza, regeneracja magii. Co? Regeneracja magii. Dobra, to chyba zdejmę. I założę syna coś innego. Oczywiście z moim zaklinaniem to będzie słabiutkie na razie, ale można zdjąć. Wymowa. I tu można na przykład jeszcze te moje złote pierścienie śmieszne. Retoryka zwiększona o 5 punktów. Poważnie? Troszkę sobie zaklinanie porobię. Kurde, jest tego trochę, co by się chciało. W co by się chciało punkty dawać? W kowalstwo by się chciało, w zaklinanie by się chciało, w leczenie by się chciało i teraz w magię jeszcze bym chciał. Czyli w cztery jeszcze inne rzeczy bym chciał dawać umiejętności oprócz tego, co mam. Ale że starczy. Kolunio? Chodź tu. Ten przeklęty konflikt. Czary i zaklęcia dla wszystkich, którzy potrafią z nich zrobić użytek. Zajebiście, że masz 500 złota, człowieku. Bosko. Bosko. I tyle. Się kurwa cieszysz. Dołącz do Akademii Magów w Zimowej Twierdzy. Okej, 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 okej. A ten kowal by ode mnie nie kupił tych pierścieni tam, co miał 5000? Chyba sprawdzę. Bo byśmy sobie byśmy się pozbyli trochę rzeczy dzięki temu. Sprzedając owoce i warzywa. Daj znać, jeśli dojrzysz coś, co cię zainteresuje. Wszystko jest. A, trochę tego, trochę tamtego.
On też zajebiście jest bogaty. Siema. Chodźmy sprawdzić, czy ten kowal mi kurde to da, to kupi. Trochę mam lepiej w ekwipunku, więc możemy lecieć, ogólnie robić. Tu byśmy poszli, najbliżej jest, nie? Ale najpierw chodźmy do tego kurwa Sadritke Gran. Czy teraz Lydia ze mną pójdzie? Chyba tak. Yeah. No siema, już nie taki kurwa niewolnik. Przyprowadziłem dziewczynę. Ogólnie mógłbym was wszystkich teraz zniszczyć, ale nie chce mi się. Akurat. Ostrożnie. Ale cały czas się tu gubię. O, jest. Dobra. Powiedz, że kupisz ode mnie te pierścienie gówniane. Nie, nie kupi. Ale kupi jakieś szaty chujowe. A to on jest. O, jeszcze lepiej. I kasa mu zniknęła, nie wróciła jeszcze. No nic, szkoda. Szkoda, może tutaj któryś... Jest tylko sklep alchemiczny jeszcze, nie? No nic, zobaczymy się w następnym odcinku, prawdopodobnie wyruszymy w te miejsca w takim razie. No, ciekawie, coraz ciekawiej to wygląda, naprawdę, ten projekt. Ciekawe jak się skończy. Mamy parę miejsc do odwiedzenia, więc nie będziemy teraz zbaczyć z drogi i robić innych zadań, tylko właśnie skupimy się na tym. W następnych odcinkach. Mamy porządek w ekwipunku, jest Lydia, jest ok, jest siła. Do zobaczenia. Na razie. What you look?